nasz Landy stoi i mu się nudzi. Także powiedziałem sobie, zobaczyłem na termometr. Dzisiaj mamy jeszcze minus 2, ale od jutra ma być już plus 8 stopni. Także od jutra zaczynamy działać. Słuchajcie, pozamawiałem mnóstwo rzeczy na znanym portalu aukcyjnym. Nie będziemy tu reklam robić. Słuchajcie, w tym tygodniu wjeżdża tutaj drugi akumulator. Całe okablowanie oczywiście z elektroniką, aby się te akumulatory rozłączały jak trzeba będzie. Dlaczego drugi akumulator? A dlatego, że nie wiem czy lodówka, ale na pewno w tym samochodziku będziemy tutaj robić... Tej Toyoty nie uszkodził. Webasto. Tu będzie najprawdopodobniej albo z tej strony, albo tam będzie webasto. Chodzi o to, że jak będę sobie spał w samochodziku, żeby mi ciepło w dupkę było. Bo to jest dosyć istotna sprawa. Co będzie jeszcze w tym tygodniu? W tym tygodniu, znaczy webasto w tym tygodniu nie będę robił. Ale w tym tygodniu przyjdzie... Widzicie, bo ta cała decha u nas tak leży... Tak, tak wisi, widzicie, tam dziura jest i tak dalej. Ona po prostu tak sobie tylko leży, aby się nie zniszczyła. Ale dlaczego tak jest? Ponieważ tutaj w tym tygodniu jeszcze się postaram, może mi się uda zrobić, że radio przyjdzie. Kurde, się wysłowić się nie mogę. Radio przyjdzie i tu będę chciał obudowę zrobić jakąś całą taką, ładnie, żeby to wyglądało. I tak, tu będzie radyjko, monitor, a tutaj będzie taki panel na przełączniki. No bo zobaczcie, no webasto musimy gdzieś włączyć, wyciągarkę musimy gdzieś włączyć, kompresor też samochód będzie miał zakładany, też będziemy musieli gdzieś włączyć. Po co kompresor? A po to, żeby koła napompować, a po to, że będziemy robić blokady tutaj pneumatyczne na oba koła, na obie osie, przepraszam bardzo. Także, bo będzie się działo. Pozamawiałem kupę części, pozamawiałem, co pozamawiałem jeszcze? Zamówiłem jeszcze maty butylowe, czy jak się tam mówi, gąbki i tak dalej, aby jak już to ściągnę, żeby tam wygłuszyć pod spodem. To jest bardzo ważne. Ten samochód był wygłuszany, ale on był taką watoliną wygłuszany. Nie było to za dobre, to po prostu gniło, bo jak tak, tutaj ciekła woda, to ta watolina ciągła i zaraz było wszystko mokre. I to gniło. Także nie, na pewno tego nie będzie. Robimy coś innego. A przy okazji, widzicie, te boczki będziemy też malować. A, widzicie. No co był problem? Bo ja nienawidzę turkusów. Ten materiał tutaj, żeby pomalować. A już wam pokażę, bo robiłem wczoraj testy. O, a tak przy okazji jeszcze. Rura przyszła do Skody. Rura wydechowa. Ta stara rura. Zobaczcie. Materiał. Widzicie? Jest fajnie na czarno pomalowany. Już nie jest turkusowy. Tutaj to będzie poliuretanem malowany, rozcieńczony. Tak jak widzieliście już na moich filmach. Pięknie to wychodzi. Jak oryginał. Tutaj zobaczcie. Jeszcze osłona progu. Znaczy ten schodek leży też od Land Rovera. Także jest tego. Jest. No i tu nasze kółeczka, które w końcu trzeba założyć, ale żeby je założyć, to co trzeba zrobić? Trzeba wyciąć tam nadkola jeszcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także będzie się działo. O, a propos lupo, tu ktoś się pytał o to lupo. Wiecie co, ja powiem wam, cały ten warsztat wszystko bardzo ostatnio zaniedbałem, przez jakieś półtorej miesiąca, dwa. Naprawdę, byłem bardzo ciężko chory, Basia zresztą też, korona nas dopadła i to tak paskudnie. Powiem wam, że to było miesiąc temu, a jeszcze cały ten... objawy mam, jeszcze katar, jeszcze to, jeszcze tamto, także naprawdę się nie chce. A w międzyczasie jeszcze jak troszkę pod zdrowiałem, o, że tak się wyrażę, troszeczkę zdrowszy byłem, to u mnie w pracy wszyscy dostali koronę i pracowałem za trzech. Także w pomocy drogowej trzeba było jeździć praktycznie całą dobę. Także naprawdę nie było czasu, także sorry, od razu mówię. Ale słuchajcie, do lupo, bo byłem taki kurde mądry, że kupiłem sobie oczywiście nowe lampeczki, ale bez siłowników, bez tych silniczków. Zamówiłem teraz następne. Potem będzie jeszcze, jak to się mówi po polsku, nie wiem, no takie małe tam urządzenie jest, które reguluje siłę hamowania na przód i na tył. Także regulator siły hamowania, ma tak się nazywa, coś takiego. On ma to zepsute, bo z tyłu praktycznie nie hamuje, chociaż wszystko tam jest nowe. Naprawdę wszystko tam jest nowe w tym samochodzie, jeżeli chodzi o hamulce. Także to musi być tak samo nowe, założone i w końcu będzie można to sprzedać, bo auto jest gotowe. Ono pali jak kurde, jak złoto, ono jest naprawdę w środku jak nowe. Wiadomo, z zewnątrz ma tam jakieś gniotki, srodki i tak dalej, ale naprawdę autko jest super. Także... będziemy go robić. To już się Basia zajmie trochę kosmetyką, ja hamulce i żeby to sprzedać. Bo wiadomo, pieniądze stoją na placu, tylko to auto teraz tylko kosztuje, a nie zarabia. To nie o to chodzi w tym wszystkim. To trzeba sprzedać. Zabawa była, pobawiliśmy się nim. Zrobione, pamiętacie, robiliśmy renowację felg i tak dalej, ale teraz już jest czas, żeby się tego pozbyć. Co tutaj jeszcze ciekawego? Słuchajcie, może odpalmy to. Aha, właśnie a propos odpalenia.
Widzicie, też miałem... Miałem tak, że mi się nie chciało nic robić w tym samochodzie. Dlaczego? Bo ta... już chciałem coś powiedzieć brzydkiego. Ten samochodzik nie chciał odpalić. A dlaczego? A cholera go wie! Powiem wam, robiłem tą ćwiartkę, pamiętacie, nie? To było robione, spawane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście akumulatorek odłączony. No, a potem podłączyłem akumulator. Co już robiłem setki razy, nie? I co auto? Ja już nie będę palić. Tak postanowiło. Dlaczego? Kręciło, 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 a nie odpalało. Mówię, pewnie pompa poszła, ale nie, no pompa dawała tutaj 2 bary. Mówię, kurde, co jest grane? Mówię, może elektronika, może cewka, może to. Przyszedł jeden kolega, drugi, trzeci, sprawdzaliśmy wszystkie okablowania. Oczywiście świece wszystkie wykręciłem, wyczyściłem, pomierzyłem te szczelinomierzem odstępy i tak dalej. Układ zapłonowy sprawdziłem, tutaj całą tą cholerną elektronikę. Mało tego, zrobiłem tutaj, tam gdzieś, o tu tam leży, 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 sterownik. Od wtrysków, ten tu, o, to wszystkie okablowanie, tu wszystko sprawdzane było. Czemu ten dziad nie pali? Miesiąc czasu trzech mechaników siedziało, chodziło i myślało, chłopaki przychodzili, a może jeszcze to, a może jeszcze to. Ja mówię, no kurde, co jest grane? I nie wiedziałem. Wyciągałem, iskra jest, jest iskra, bo jak mnie pieprzło, rozumiecie, bo powiedziałem, Basia, poczekaj, Basia przekręciła kluczyk, a ja świecę trzymałem w ręku, no wiecie, jaki efekt, nie? Także mówię, to aparat zapłonowy działa, mówię, cewka działa, bo jak mnie walnęło, to mi się wszystkie wspomnienia jeszcze z komunii przypomniały. Także i co było? Nie zgadniecie, co było. Bo auto odpala, a było... drobnostka, nie drobnostka. Świece zapłonowe. Tak, świece zapłonowe. Nie wiem, jak to się stało, ale auto po spawaniu przestało odpalać. Może ktoś wie, czy jest to możliwe, że świece zapłonowe, wszystkie 8, zepsuły się podczas spawania? Dla mnie to jest niepojętne. Rozumiem, zdechłaby jedna, dwie, trzy. To jest V8, to by odpalił na 4-5 cylindrach. On w ogóle nie chciał. Tylko jakiś coś takiego robił i to wszystko. Czasem, a potem kręciłeś, kręciłeś nic, wyciągałem świece, kurde, wszystko czyściłem, wkładałem, no wie. I te świece, ten samochód stoi, ono naprawdę, one były jeżdżone, może te świece, nie wiem, 500 km. Także mówię, kupiłem świece Boscha, założyłem, auto trzciało, odpaliło. Także, słuchajcie, czasem tak jest z tymi starymi samochodami. A w ogóle, wiecie co, odpalmy go, bo był też znowu z tydzień nieodpalany, zobaczmy, czy to ruszy. A, jeszcze jedna rzecz, widzicie. Bo tutaj jeszcze, kurde, pozamawiałem tych rzeczy, ja musiałem tam zobaczyć, bo naprawdę pozamawiałem dużo. Centralny zamek zamówiłem cały. Centralny zamek zamówiłem cały, bo widzicie tutaj, kiedyś tu się bawiłem, patrzyłem, testy robiłem, jakieś coś tego, tego, tego. Te siłowniki, kurde, piatrujemy te 8-kilowe, zobaczcie, to są siłowniki 8-kilowe. Do normalnego centralnego zamku, ja musiałem tam znaleźć, są siłowniki 4-kilowe. To były 8-kilowe i to nie miało siły tego ruszyć. Takie cholerstwo. Tu były takie siłowniki, takie od Land Rovera, takie porządne. Ale one i tak były wszystkie zepsute. Także tak, takie były porządne, że i tak były zepsute. No, z lata to działało, ale się wydziałało. No. Widzicie, tu też mam taki o, siłownik i to działało. O, widzicie, przesuwa się. Tutaj ten bolec się wysuwa i chyba zlikwiduje połowę tutaj oprzyrządowania tego cholernego, żeby te silniki miały jak najmniejszy opór. I będę patrzył potem, co tam dalej z tym zrobić, bo naprawdę nie podobuje mi się tak, jak jest. Zobaczę, na razie zamówiłem chińszczyznę, znowu nie ma, naprawdę nie ma. Chciałem jakieś, mówię, porządne silniki z 10-15 kg, żeby udźwigł. Nie ma, nie ma, nawet gdybym chciał więcej zapłacić, po prostu nie znalazłem. Jak wiecie, piszcie mi w komentarzach, prześlijcie link, bo bym chciał naprawdę kupić porządne silniki, siłowniki do centralnego zamku, aby było, żeby miał siłę otwierać. Patrzcie, test klameczki jak u profesora Klisa. Najpierw trzeba to otworzyć, kurde. O, zamknąłem go, niechcąco. Czekajcie, bo zamknąłem auto. Wiecie, działa, działa, działa. O, działa, dobra. Patrzcie, te sklamki. O. Kurde. 10 na 10. Naprawdę. Pięknie się wszystko zgadza, ale to jest wszystko guzik warty, bo i tak będziemy wszystko wycinać. Szkoda, mam fajne poszerzenia od jedynki, zobaczcie, wszystko pasuje, kurde, i tak nic nie da, bo muszę poszerzyć, żeby te nasze kapucie tutaj szerokie weszły. Także, żeby nie wystawało, bo inaczej przeglądu nie dostanę, także będziemy poszerzać, niestety. Poszerzeń do nadkoli też nie mogę znaleźć uniwersalnych, będę musiał takie z gumy zrobić, co mi się bardzo nie podoba.
No ale tak to już jest. Co tam jeszcze ciekawego wam powiem o tym landiku? No nic, odpalmy to bydle, zobaczmy jak to odpali. Kluczyk kiedyś już dorabiałem. Oryginalnie Land Rover ma takie kluczyki. Takie cudo. Jak mi się to nie podoba, to się zaraz... Mam cały czas wrażenie, że to mi się urwie. Chociaż powiem wam szczerze, żaden mi się jeszcze nigdy nie urwał. A i stacyjkę mam już znalezioną, będziemy nową zamawiać. Także będzie naprawdę... Nie działa? Aha! Urządzenia elektryczne podłączone do prądu działają lepiej. Nie działa, ponieważ wyciągałem stacyjkę, aby kupić nową, taką samą. Bo ta lubi pohaczyć troszkę, lubi tak zahaczyć, że się nie chce odpalić, a my czegoś takiego nie chcemy. Jak to było? Oj, trzymać kciuki. Świeci wszystko. Pompa działa. I teraz też nie wiem dlaczego ten samochód tak ma, że za pierwszym razem ciężko chce odpalić. Kręci. Ale jak go wyłączę i załączę jeszcze raz, próbuję odpalić, to odpala od razu. Zazwyczaj. Nie wiem, czy ciśnienie musi zbudować, czy muszę tam jakiś wentyl, żeby się to paliwo nie cofało. Powrotny, jak to się mówi, zawór zwrotny zamontować, coś takiego. No zobaczymy. Odpalamy. Widzicie, kręci i nic. O, chcę już odpalić. Ale mówię, jak się go wyłączy, włączy jeszcze raz. Od razu. Tak ma. Także... Staram się tego samochodu nie piłować za pierwszym kręceniem, tylko trochę pokręcę, wyłączę stacyjkę, odczekam sekundę i potem od razu odpala. Nie wiem dlaczego tak jest. Czy to ma wspólnego, mówię, że nie potrafi na tych tryskach zbudować ciśnienia, czy cokolwiek, no bo mówię, tutaj zobaczcie, mamy 2 bary, wszystko jest ok. On powinien mieć tak 1,8, 2 bary. Ustawiałem sobie zapłon wczoraj. Także jest na zero, ani nie jest przyspieszony, ani nie jest opóźniony. Mówię, na razie starczy, to się będziemy tym wszystkim bawić. Oczywiście ta cała elektryka, zobaczcie, to jest gniazdka. Oj, coś dotknąłem. Patrzcie, coś tutaj, dotknąłem i się wyłączyło. Ha! O, problem jest. Kto tam, co tam zrobiłem? Coś tu jest nie tak, zobaczcie. Coś tutaj przestało łączyć i zgasło. Czekaj, czy coś zepsułem? Czy tylko... O, ja to wszystko jest prowizorycznie, te kable zrobione. Odpalamy jeszcze raz, zobaczymy. Odpali od razu. No mówię, ale to wszystko trzeba... Ale właśnie, jak wiecie, gdzie można taką specjalne te puszki kupić do samochodu, bo tak jak powiedziałem, to w tym tygodniu będziemy podłączali drugi akumulator, także potrzebuję jakieś takie złączeniowe puszki. Szukałem tego na eBayu, na Allegro i naprawdę nie mogę tego nigdzie znaleźć. Takie porządne, fajne, czarne najlepiej, żeby to nie wyglądało jak na budowie. Tylko w samochodzie. Jak wiecie, piszcie mi proszę w komentarzach, tam przyślijcie linka, jak jesteście tacy dobrzy, znajdźcie, pomóżcie. Aha, tutaj patrzyłem, do światełek wejdą LEDy Philipsa. To są H4 tutaj. H4 tutaj są. Czekajcie, włączymy ten silnik, przygazujmy go najpierw, potem wyłączmy. Wow! Uwielbiam go. Uwielbiam go, chociaż ten silnik jest do remontu, który remont będziemy też przeprowadzali. A dlaczego jest? Zobaczcie, ani nie kopci, ani nic. Super jest, naprawdę super. Gasimy. Co by go nie męczyć. Dlaczego jest do remontu? Ktoś, kto nie wie, jeżeli się silnik rozgrzeje, zaczyna stukać na 8 cylindrze. Podejrzewam, że tam jest tłok już wyrobiony i po prostu jak się rozgrzeje, to kiwa się i stuka o... cylinder. Mam nadzieję, że cylinder nie poszedł. Tłok to jest pieprzyć, to tam parę groszy kosztuje. Bo tak naprawdę silnik, jak jest zimno, pracuje żyleta. Naprawdę żyleta, słyszeliście. Mało tego, ogrzewanie w samochodzie już działa, na grzewnicę wymienialiśmy, pamiętacie? Klimatyzacja działa, klimatyzacja nie jest ruszana. Od 30 lat działa, ani nie jest napełniana, ani nic. Wracając do świateł. Światła H4. Jak ktoś nie wie, H4 a H7
po czym poznać, nie rozkręcając lampy. Po to, że ma tylko jeden reflektor. Także musi mieć na jednej żarówce i długie, i normalne drogowe. Dlatego jest H4. I ma 3 przełączenia, a nie 2. H7 ma 2. Także H4 podłączymy sobie. Philipsa jest z homologacją na niemieckie drogi. Jeżeli samochód będę miał zarejestrowany na Niemczech, także będę normalnie jeździł tak samo i w Polsce na LEDach. Stary Land Rover, stara konstrukcja, a będą LEDziki. Także będzie ładnie naprawdę świecił. Po drugie, albo po setne, cała ta elektronika tutaj wejdzie, także będzie zaje fajnie. Będzie futurystyka, tak jak powiedziałem, klima jest, jest ogrzewanie normalne, będzie webastu, także będzie można się przespać. Siedzonka są od trzeciej generacji, będzie autko komfortowe, będzie bardzo wyciszone. Ono niestety, ale przyjdzie mu na pewno z 80 kg wyciszenia, tak jak obliczałem, no ale trudno. Komfort kosztuje. Ten samochód już nie będzie samochodem do takiego typowego, ekstremalnego off-roadu. To będzie bardziej już niestety, ale bulwarówka. Ale ten samochód będzie tak zrobiony, aby mógł też wjechać w rzekę. Oczywiście nie zatopiając go całego, aby mógł tak samo jechać w las. Ale mówię, nie ekstremalnie, bo naprawdę szkoda. Ten samochód będzie kosztował majątek. Zobaczcie, uszczeleczki nowe, jak się fajnie trzymają. To jest wszystko nówka założona, jak ładnie. Tutaj też nóweczki, uszczelki, Alpine Window. Chociaż wam powiem, wykonanie tego też wam pokazałem, zobaczcie. To jest nówka. Aż kurde, jak można takie coś sprzedawać? No ale nie ma innych. Trzeba brać co jest. Ten samochód już nie ma innych. No i teraz tak, właśnie otworzyłem klapę, już wspomniałem, tam będzie webasto. Po co drugi akumulator? A po to, żeby choćby webasto podłączyć pod ten akumulator drugi. Dlaczego? No wyobraźcie sobie, jesteście sobie gdzieś tam w głuszy. Pogoda jest jak teraz. Wieje, piździ i tak dalej, i tak dalej. Śpicie sobie, webasto chodzi całą noc, ja sobie tam w piżamce śpię, wszystko jest fajniutko, rano wstaję, chcę odpalić samochód, a auto robi ły, albo w ogóle nic, akumulator zdechnięty. Nie, dlatego jest potrzebny drugi akumulator. Ta fura ma wszędzie palić o każdej porze dnia i nocy, to jest bardzo, bardzo ważne w samochodzie wyprawowym. On musi być niezawodny, mogą koła stukać, pukać, może zawieszenie nie działać, może coś tam odpaść, kierownica się źle kręcić, ale samochód musi odpalić i jechać. To jest najważniejsze w takim samochodzie. Także tego, tu musimy jeszcze jedną oponę zamówić z tego Goodlisha, piątą na zapas. Bo oczywiście felgę zapasową kupiłem. Słuchajcie, ostatnie 5 kupiłem. przypomnę jak nie pamiętacie. To są nasze felusie. Dodge Dakar, hybrydowa felga. Nie wiem dlaczego coś tam mówią aluminiowo, metalowa, czy jak się to tam mówi. No to jest w każdym razie Dodge Dakar. I musimy do tego dokupić, do tej felgi, bo tam mamy w kartonie jeszcze jedną nówkę, taką felę. Oponkę, taką właśnie oponkę. Ona tam 250-300 euro będzie kosztowała. No musi być identyczna, aby mieć identyczną, po prostu piątą na rezerwę. A co jeszcze, słuchajcie, żeby tą felę przykręcić, to zobaczcie, tutaj cały, to jest kurde mój cały złomowisko, to jest Land Rover, ja nie mam tego gdzie trzymać, dlatego mówię, w tym tygodniu się tym zajmuję, tym cholerstwem, bo Basia mi już tak wrzeszczy, mówi, weź w końcu coś z tym zrób, bo znaczy błotnik tu leży, tu to tam naprawdę nie ma tu gdzie wejść, a tutaj są nowe śrubeczki do Land Rovera, czekajcie, z jakiś. Pokazywałem wam już kiedyś pewnie, ale pokażę wam jeszcze raz. Chodzi o to, żeby czymś film zapełnić. To są te? Tak, to są te, widzicie? Takie będą ładne. No właśnie do tych felg. Też trzeba było specjalnie zamawiać, bo ja miałem naprawdę, tutaj mam 3 rodzaje śrub, żadne nie pasowały do tych felg. No, także majątek niestety. Wszystko po kolei. Zobaczcie, no tutaj mamy tych rzeczy, bardzo dużo rzeczy w tym Land Roverze już jest po prostu zrobionych, przygotowanych, owiniętych folią i tak dalej. Czeka, po prostu czeka. Wszędzie są tylko, wszędzie gdzie się nie spojrzy u mnie w warsztacie, jest Land Rover. Tu kolejne. Land Rover. Tam są, kurde, no pff, masakra. Land Rover, o. Zobaczcie, to jest na przykład, kiedyś to, już wam pokazuję, co to jest. Czekajcie, bo tu. O, zobaczcie, to jest pod światło, widzicie, to jest grawerowane, Discovery to robiłem na tym laserze tutaj, zobaczcie jaki piękny uchwycik, aż się jest przykurzony teraz, to jest ten uchwyt, który ląduje na desce rozdzielczej od strony pasażera.
żeby pasażer miał się czym trzymać. Widzieliście jakiś tak piękny uchwyt? Powiedzcie tak szczerze, czy widzieliście kiedyś tak piękny uchwyt? Czekajcie, ja wam położę, gdzie on będzie miał stać, leżeć. O, on tutaj ma być. Tu będzie. O, tak. I tu oczywiście taka guma, jest osłona. Oczywiście wszystko na czarno jest zrobione. Zobaczcie, jak to całkowicie inaczej wygląda niż te turkusy. Ale ile to jest masakrycznie dużo pracy. To jest tak, zobaczcie. To jest skóra perforowana, taka ta brązowa taka. I ona jest lekko malowana czarno, dlatego taka fajna poświata wyszła. Potem to było wygrawerowane, discovery, obszyte. To jest wszystko przywane przeze mnie ręcznie, zobaczcie. Tak to wygląda. Specjalnie taka czerwonawa nitka, żeby kontrast był pięknie, nie? Bardzo ładnie, mi się też bardzo podoba. Jak co wy o tym sądzicie? Bo mi się bardzo podoba. I tak dalej jedziemy. To wszystko tutaj będzie na czarno malowane. Tą podsufitkę nie wiem, czy będziemy zmieniać, czy nie. No to jest tektura, nie? Słychać. Nie wiem, czy tam jest jakakolwiek izolacja, czy tam jest jakaś gąbka. No coś tam jest. Chodzi o to, żeby ja będę spał. Ale jest gąbka, żeby tam nie stukało, nie ten, no. Żeby się spało spokojnie. Zobaczymy, no ale mówię, będziemy działać. W tym tygodniu, mówię, zaczynamy już po kolei. Także jeszcze raz sorry, bo mnie długo nie było, ale biorę się teraz, biorę. Od jutra mamy 8 stopni, się cieszę, zaje fajnie. Słuchajcie, pamiętajcie, przede wszystkim najpierw robimy tuning, a potem remontujemy silnik. Taka jest zasada działania. Także wbijajcie na kanał. Chodźcie, będzie się działo, naprawdę będzie się działo w tym tygodniu, już będziemy cokolwiek robili. Pokażę wam kilka fajnych trików, co można zrobić z tą fureczką. Także, a przy okazji jeszcze widzicie, bo to już wczoraj robiłem. Tu się kamperek buduje. Wczoraj go gruntowałem, jeszcze nie sprzątałem wszystkiego, bo późno mi się nie chciało. Pogruntowałem całą tutaj stronę. Także to wszystko jest do roboty. On tutaj już był wcześniej, też gruntowałem sobie go. Także cały tył tutaj jest. Praktycznie kończymy go już. Kończymy go już tak samo. Naprawdę, nie wiem, czy coś będzie widać. Ach. Wejdziesz na kanał, to zobaczysz. W tym tygodniu podejrzewam, że będziemy tutaj robili dywaniki już. Także chodź, Masia tu będzie skrobała coś. Także, bo tam już jest webasto. Wszystko jest podłączone. Lodówki, wszystko jest tam podłączone. Elektronika cała, elektryka jest podłączona. Drugi akumulator, tam wszystko już jest zrobione. Także wbijaj na kanał i pisz, co mam tam pokazać więcej. Ode mnie to wszyściutko na razie. Ja się biorę za Land Rovera, aby robić sobie listę. Listę, co mam zrobić. Na przykład, bo nie wiem dlaczego, jak go zostawiłem na parkingu, no wiadomo, on stał parę lat, to wszystkie szyby elektryczne działały. A teraz? Tylko tylna działa i to tak ja bym chciała, nie mogła. Nie wiem dlaczego, co jest grane. Także może mi się uda dzisiaj. Nie wiem, czy mam tam dostęp z drugiej strony. Co my tutaj mamy? Audi. Nie, dojdę. Aha, jeszcze chciałem jedną rzecz sprawdzić. Wiecie co? Bo tutaj jest patent, mam na to. Już sprawdzamy. Chciałem tutaj coś zrobić. Patent był taki, żeby tutaj zrobić jeszcze jeden korek, mały taki, nie wiem, czy mi się to uda, na diesla. To jest benzyna, to jest diesel. Po co mi diesel? A do mojego webasto. Bo jeżeli ja będę miał webasto tutaj tam z tyłu, kurde, ta Toyota mi tu stoi, nie chce mi się tego odpalać. Odpala, bo ja to kradzione przywiozłem. Polacy ukradli i przywiozłem z Polski, to także odpala. I zobaczcie, jeżeli ja to będę miał webasto tutaj, no, tu będzie sobie stało, tu będzie zabudowa, to kurde, będę musiał taki zbiorniczek mieć. No to jest naprawdę w tym samochodzie bardzo, bardzo mało miejsca. No i chciałem po prostu, albo mówię, tu zamontuję zbiornik, żeby tam paliwo wlewać, albo zrobię jeszcze inny patent, co widziałem, tylko tu będzie problem. Bo jeżeli tu będę miał moje koło zapasowe 33 cale i do tego mogę zamocować uchwyt na kanister, na ropę na przykład, jakiś taki w miarę mały, płaski. No albo tutaj, pod kołem gdzieś, no ale no mówię, bardzo mało miejsca, no. Najlepszym rozwiązaniem, tak wczoraj z Basią rozmawialiśmy, byłby tutaj bagażnik dachowy. Ale bagażnik dachowy to jest kolejny problem, ponieważ, zresztą mówię, to nie będzie samochód ekstremalny, ale tak czy owak, jeżeli jedziecie w terenie, to te wszystkie krzaki przede wszystkim na górze, jak jedziecie przez las, a po drugie, może się samochód szybciej przewrócić, no bo macie siłę odśrodkową, czy jak się to tam mówi.
Także no to jest no gorzej bagażnik dachowy. Na bagażniku dachowym, znaczy na dachu to bym prędzej położył na przykład panel słoneczny. Bo w takim samochodzie jest bardzo ważny prąd. No wszystko jest ważne. Ciężko jest tak małego samochodu zrobić. Kurde, bym się zawił, jak śliskie. Na szczęście to całe gówno stopnieje. Na temat. Ciężko jest z tak małego samochodu zrobić kamper. Kamper, możliwość spania. Nie chcę spać w namiocie dachowym na górze. Od razu wam mówię. Nie, to ma bardzo dużo swoich minusów. Basia też powiedziała, że nie. A, jeszcze coś, a propos kampera. Będziemy tutaj oczywiście montowali ciepłą wodę, żeby prysznic był. Ale to już temat na inny film, ale na pewno będzie, bo już części zbieram. Także na pewno tu będzie ciepła woda w tym samochodzie, aby można sobie było prysznic zrobić. Bo Basia, jak pamiętacie, powiedziała, że nie pojedzie ze mną w teren, jeżeli nie będzie mogła się wykąpać. Odciścioszek. Także widzicie, także będzie się tutaj działo w tym samochodzie. Co tam jeszcze? No zawieszenie będziemy robić na pewno. No. Jestem w trakcie zbierania funduszy na sprężyny. Bo to jest 1000 euro, niestety. Ponieważ muszę kupić z homologacją. Nie chcę po prostu badziewia kupować. A kupuję, to kupuję porządne. Najwyżej będzie remont rok dłużej trwał, ale samochód ma mieć rzeczy porządne i wszystko ma być w dowód rejestracyjny wpisane. Tak to jest. Nie chcę mieć problemu. Wiecie, no ta, w takiej firmie jak ja pracuję, ja takie samochody to dzień w dzień jakieś tam dziwnie poprzerabiane z ulicy holuję na zlecenie policji. Także nie chcę, żebym musiał swój holować. Także będzie wszystko z homologacją. Jest z homologacją, tak jak wam już wspomniałem. To wszystko, co tutaj jest, to wszystko mam z homologacją. Także panowie właściciele terenówek, uważajcie, jak jedziecie do Niemiec. Chyba, że się chcecie ze mną spotkać, to ja z chęcią was przyjadę i dźwigiem zabiorę wam samochód, jak was policja zatrzyma. Pamiętajcie, tylko z homologacją. Ja to powtarzam prawie co odcinek, ale taka prawda. Jeździmy tylko z homologacją. Kupujemy rzeczy tylko z homologacją, od których zależy nasze bezpieczeństwo, nasze życie. A widziałem naprawdę nie jedną rzecz. Jeżdżą takimi złomami poprzerabianymi, jak to się mówi, Januszowozy, przerobione w stodole, jakieś dziadostwo pozakładane, on jeszcze dzieci wiezie. Ludzie... Ja rozumiem, można nie mieć pieniędzy, nie ma pieniędzy, to nie jeżdżę, no trudno, nie da się inaczej. Dlatego ja może ten samochód tak długo, bo nie mam na tyle pieniążków, aby inwestować w niego nie wiadomo ile, bo po prostu nie mam. Nie jest to tak łatwo, wiecie, jak człowiek może pracować, to może, to pracuje, ale wiecie, ostatnio to ja naprawdę parę lat ledwo co mogłem pracować, żonę miałem bardzo, bardzo, bardzo ciężką chorą. Kto wie, to wie, to mówiłem nieraz już o tym, wspominałem to sobie tam, cofnijcie w filmach i zobaczycie. Także tego typu numery. Dobra, panowie i panie. Skończymy ten przydługawy film i widzimy się znowu kiedyś tam w tygodniu. Ja będę teraz naprawdę na bieżąco nakręcał. Codziennie będzie film, to wam obiecuję. Przez tydzień macie codziennie ode mnie film. I tam mam jeszcze zaległe z pomocy drogowej, bo wam powrzucam. Także będzie tych filmów dużo, dużo. Nie wiem, czy fajnych, czy wam się podoba, czy nie, ale będzie dużo. Dobra, kończę, biorę się za robotę. Nara, hej!